Bardzo witam serdecznie Państwa. Widzę, że jest dominacja pań. A mówią, że to mężczyźni wszystkiemu winni. Skąd? Skąd? Cieszę się, że mogę po raz kolejny spotkać się tutaj na wykładzie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I temat wykładu to filozofia Norwida. A więc będziemy mówili o jednym z największych polskich poetów. Nie wiem, czy Państwo zetknęliście się kiedykolwiek z jego utworami. Czy było to dawno i, dawno i nieprawda? Ja pytam się dlatego, żeby no, mieć pewną orientację. Jak wygląda poziom znajomości i ewentualnie zainteresowania. Moja droga do Norwida rozpoczęła się jeszcze w szkole średniej, kiedy bardzo jakoś tak mnie pociągnął. W szkole średniej jest to wiek, kiedy człowiek zaczyna zadawać wielkie pytania, szuka głębszych myśli i wtedy pierwszymi nauczycielami są poeci. I mnie bardzo Norwid zainspirował, także czytałem wszystko, co było wtedy wydane. To było 5 tomów, dzisiaj to jest kilkanaście. Właściwie jeszcze nie wydano do tej pory utworów zebranych wszystkich. No, na uniwersytecie, na którym pracuję, czyli na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jest od kilku lat, może od kilkunastu nawet lat, jest realizowany projekt wydawania wszystkich dzieł Norwida. Temat, jaki podejmuję, to filozofia Norwida, a więc temat troszkę inny niż zazwyczaj jest podejmowany, kiedy mowa jest o twórczości kogoś, kto był artystą. Może najpierw, ponieważ tutaj w tym temacie pojawia się słowo filozofia, to może ja tak pokrótce wyjaśnię, żebyśmy mieli pewną orientację, co to jest filozofia, czy jak może być rozumiana filozofia. Otóż filozofia pojawia się w świecie greckim, chociaż nie w samej Grecji, tylko w koloniach greckich. Czy dokładnie mówiąc, jest to miasto Milet. To było miasto położone w Azji Mniejszej, czyli jakby patrząc, jakie tu jest Grecja, to na wschód, kiedy zaczyna się kontynent azjatycki, to ta część przy morzu, to była Azja Mniejsza i tam było miasto Milet. Milet, miasto niezwykle ciekawe, ponieważ tam krzyżowały się drogi handlowe z różnych stron świata, a wraz z handlem szły idee. I właśnie tam, na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem, zakwitła filozofia. Za pierwszego filozofa uznaje się Talesa, Tales z Miletu. Co było charakterystycznego dla filozofii, że to stało się filozofią? Mianowicie trzeba zwrócić uwagę na kilka aspektów. Pierwszy to fakt racjonalności człowieka. Człowiek jest jedynym stworzeniem na ziemi, które posiada rozum. Rozum. Ten rozum może różnie działać, ale nawet głupie gadanie suponuje, że to jest rozum za tym stoi. No, zwierzęta głupio nie mówią, prawda? A człowiek może głupio powiedzieć. No i to jest dowód na to, że ma rozum. I ta racjonalność człowieka objawia się w tym, że zadaje pytania wówczas, kiedy czegoś nie rozumie. A więc zadaje pytania. Pytania mogą dotyczyć tego, co jest bliżej nas, ale mogą dotyczyć spraw ostatecznych. I to jest cecha wszystkich ludzi, jako ludzi na całym świecie, we wszystkich kulturach i cywilizacjach. A wiemy, że kultura grecka nie była pierwszą kulturą, bo pierwsze wielkie kultury powstają w
połowie czwartego tysiąclecia przed Chrystusem, a więc mamy różnicę około 3000 lat, ale dopiero w Grecji powstaje filozofia. Jak do tego doszło? Otóż w tych starszych kulturach i cywilizacjach odpowiedzi na te pytania dostarczały mity. Mit miał wyjaśnić, jak powstała Ziemia, jak powstał kosmos, jak powstał człowiek. To były mity. W mitach pojawiają się różne nazwy, nazwiska, imiona, bohaterów, bogów, półbogów. Każda kultura miała swoją mitologię. Ale dopiero Grecy szukali odpowiedzi racjonalnych. Czyli takich, które byłyby adekwatne i sprawdzalne w stosunku do tego, o co pytamy. I właśnie w przypadku Grecji mamy do czynienia z przejściem od mitologii do filozofii. Następuje swoista racjonalizacja mitologii. Czyli tam, gdzie mit powiada, że Ziemia powstała z oceanu, Okeanos, to Tales powie, że powstała z wody. Ale woda to już nie jest to samo, co Okeanos. To już jest woda. Chociaż ta woda będzie miała cechy boskie, bo jest wieczna. Ten moment ciekawy, warto na to zwrócić uwagę. Następnie, kiedy powstaje filozofia, to okazuje się, że badania i pytania można zadawać w stosunku do rzeczy bliższych. I w ten sposób rodzi się poznanie naukowe w ramach nauk szczegółowych. Jedna nauka dotyczy człowieka jako kogoś, kto postępuje moralnie albo jest członkiem społeczności. Inna będzie zajmować się roślinami, jeszcze inna będzie zajmować się zwierzętami. A może być też teologia, która próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy i jacy są bogowie. Jakie było główne pytanie filozoficzne? To było pytanie diati. Dlaczego? Dlaczego? Na coś, na przykład, dzisiaj to nie jest tak dla nas, zwłaszcza jak mieszkamy w miastach, ale wyobraźmy sobie taką Grecję starożytną, gdy nie było prądu. Nie było prądu, a więc niebo wieczorne było niesamowite, bo po prostu całe iskrzyło od gwiazd. Pojawia się księżyc i nagle jest zaćmienie. No i pytamy się, dlaczego to zaćmienie, prawda? Dlaczego to zaćmienie? I teraz odpowiedź mitologiczna byłaby taka, a bo bogowie coś tam chcieli nam przekazać, jakąś wiadomość. Albo, że bogowie się pokłócili. Natomiast tutaj szukamy odpowiedzi poprzez analizę ruchu Ziemi, ruchu Słońca, czy braku ruchu, czy domniemanego ruchu Księżyca i jak wskutek tych nakładania się na siebie różnych ruchów powstaje zaćmienie. I w tym kierunku szły badania filozoficzno-naukowe. Dlaczego? Dlaczego? I w ramach tego pytania, dlaczego można było wskazywać na różne powody? Mógł to być powód, dlaczego wskazujący na to, z czego coś jest zrobione, albo czym to coś jest, albo dzięki komu to coś powstało, albo po co to powstało. To pytanie jedno, dlaczego, rozbija się na co najmniej cztery pytania. I już zaczynamy myśleć. Zaraz. Co to jest rzeźba? No, rzeźba to jest materiał, z którego powstał na przykład Sokrates wyrzeźbiony. No ale to nie wystarczy materiał, nie wystarczy drewno ani marmur. Jeszcze musi być kształt odpowiedni, a więc będzie forma. Ale po co to powstało? Po co ta rzeźba? Gdyby nie było motywu, to by nie powstała. I zaczynamy zastanawiać się. Otóż właśnie chcąc wyeksponować, na czym polega, czym jest filozofia, musimy wyeksponować tak zwaną postawę filozoficzną. I pierwszą cechą takiej postawy może być to, że człowiek się w ogóle zastanawia. To mało jest ludzi, którzy się zastanawiają. Tak naprawdę. Zwróćcie Państwo uwagę, coraz mniej ludzi jest, którzy się zastanawiają. Człowieka, który powie zaraz, ja tak myślałem sobie, że to i to i to, dlatego to i to i dlatego moim zdaniem to i to i to. Nie ma czegoś takiego. Ludzie dzisiaj mają już swoje zdania ugruntowane,
albo pamięta z dzieciństwa, albo obejrzał w telewizji, ktoś mu powiedział i po wszystkim. Natomiast nie umie się zastanawiać. A to charakteryzowało tych Greków, że oni zaczęli się zastanawiać. Nie było ich wielu. W czasach Peryklesa, czyli w V wieku, gdy Perykles stał na czele Attyki, mieszkańców było 200 tysięcy, z czego wolnych obywateli 40 tysięcy. Niewiele. A jakie rzeczy powstawały? Filozofia, architektura przepiękna, tragedie, poezje. Jaki zdolny naród. A teraz weźmiemy jedno miasto, 100 tysięcy, drugie, 500 000 i nic się nie dzieje kompletnie. Nic. Żadnej twórczości, żadnego pomysłu, żadnego niepokoju. Nic kompletnie. Tak chodzą do sklepu, pójdzie, kupi coś do jedzenia, zje, prześpi się, telewizor obejrzy, pójdzie do pracy jak ma, wróci, znowu zje, prześpi się i tak w kółko. Nic. Kompletnie nic się nie dzieje. Można być. Taka pustka. A więc ta pierwsza cecha, zastanawia się człowiek. I to widzimy, że obserwując małe dzieci, że właśnie są niektóre, które zastanawiają się. To jest coś taki naturalny dar, że się zastanawia. Że nie przyjmuje wszystkiego tak za dobrą monetę i automatycznie, tylko zastanawia się. Potem druga cecha, kiedy to zastanawianie staje się coraz bardziej jakby uporządkowane, to jest coś, co nazywano po grecku teoria, a oznacza postawę człowieka, który chce na coś patrzeć ze zrozumieniem i to, że widząc, rozumie, daje mu tak wiele radości i satysfakcji, że wszystko by odrzucił, byle tylko móc patrzeć ze zrozumieniem. To jest coś niesamowitego, że ja patrzę i rozumiem. Jak wielu ludzi dzisiaj patrzy i nic nie rozumie. Kompletnie. Nic nie rozumieją. I gapi się, o jak sroka w gnat. Prawda? A tu ja widzę, ale ja jeszcze chcę rozumieć. I to nazywano właśnie postawą teoretyczną. Potem, zastanawiając się, widzimy, że są różne błędy, są wątpliwości, a więc jest to również człowiek, który potrafi podejść krytycznie do czegoś. Ma zastrzeżenia, nie do końca się zgadza. To jest też cecha filozofii. I cechą filozofii może być tak zwana mądrość życiowa, czyli ktoś, kto udziela takich dobrych, przemyślanych, głębokich rad. Słuchaj tam, przyjacielu, czy słuchaj córko, słuchaj synu, ja uważam, że to i to i to, a na to składają się moje przemyślenia, doświadczenia moje, doświadczenia innych i uważam, że należy zrobić tak, a nie inaczej. I to jest taka mądrość życiowa. I w każdej kulturze byli tacy mędrcy, którzy udzielali różnych rad. Na przykład nie za dużo. Bo nie za mało to każdy wie, ale żeby nie za dużo, to jest trudniej. To jest trudniej, że tak powiem, się z tym zgodzić. Potem oczywiście mamy do czynienia z filozofią jako taką kombinatorytką, że to są ludzie, którzy cały czas coś kombinują, coś wymyślają. Coś takiego, żeby innych zaskoczyć, żeby to było szokujące, bulwersujące. No, to też można powiedzieć, że to jest taki filozof. Potem jeszcze filozofią było tworzenie wielkich systemów. Systemów filozoficznych, które wcale nie musiały liczyć się z rzeczywistością, tylko tworzyły nową rzeczywistość. I to przechodziło w ideologię i w utopię. Żeby zbudować nową rzeczywistość, zwłaszcza nowego człowieka czy nowe społeczeństwo, trzeba stare społeczeństwo i starego człowieka zniszczyć po prostu. I dlatego też, jak oblicza się w Czarnej Księdze Komunizmu, wydanej pierwotnie w języku francuskim, komunizm pociągnął za sobą około 100 milionów, oddało życie za nowego człowieka. Zostało po prostu zabitych. Żeby nowy człowiek mógł się pojawić, trzeba starego zabić. No. I wreszcie oczywiście może być postawa antyfilozoficzna, kiedy ktoś jest przeciwnikiem, żeby w ogóle nie było filozofii. To, co jest w naszym systemie edukacji, nie ma filozofii. Nie ma. Nie ma w szkole średniej, nie ma w szkole wyższej. Gdzieniegdzie są takie resztki wydziałów, ale to już dogorywa. No i wreszcie ostatnie rozumienie, takie najbardziej klasyczne, kiedy filozofia jest próbą ostatecznego zrozumienia rzeczywistości.